Każdy ma jakiś problem, tak? Od czasu, kiedy zostałem powołany członkiem rządowej komisji, spływają do mnie cały czas jakieś takie problemy. Romów, urzędników, którzy mamy problemy, Romowie mają problemy w terenie, u siebie, w województwie, w miejscowości i tak dalej. Więc zaprosiłem wszystkie stowarzyszenia, wszystkich przedstawicieli, liderów stowarzyszeń z całej Polski, którzy wypowiedzą się na temat tego, jaki problem mają, z czymś to jest, jak to wszystko przewieźć. Dlatego, że od wielu lat byliśmy, powiedzmy, nieinformowani do końca, co się dzieje, jakie są środki, jak to wszystko wygląda. Więc teraz już wszystko to wiemy, mamy otwarte karty, mamy otwartą furtkę do ministerstwa, wiem te wszystkie programy, jak wyglądają. Ja ze wszystkimi domami przekazuję, bo prawie co tydzień dostaję jakieś sprawozdania ze spotkań w ministerstwie, czy komisja, czy posłowie, którzy ustawy jakieś prowadzą na temat mniejszości. I to wszystko przekazywane Romom, które to są oczywiście korzystne dla nas wszystkich. Dla Romów jest to bardzo korzystne, bo to wszystko są na ulepszanie naszego życia, edukacji, pracy, pozyskanie. No i co tu się dzieje w ministerstwie, to co się dzieje w waszych województwach, w waszych miastach, w waszym regionie, jak te pieniądze, jakie środki są rozdysponowane, jak to wszystko wygląda, jakie problemy macie. Jako członek rządowej komisji mam obowiązek, w końcu przysięgałem, dawałem wam słowo, że dotrzymam słowa, że będę takie spotkanie organizował i będę żył waszymi problemami, które będę bezpośrednio przekazywał do ministra właściwego. Nie wiemy, czy to będzie pan dalej, pan Kalicki, gdzie się zmieni to wszystko, ale póki co jeszcze to wszystko jest, do jesieni mamy zapewnione to. Chciałem powiedzieć, że wszystkich informuję ja, co